Dzień dobry. Dzisiaj zrobię coś, czego nie zrobił nikt nigdy jeszcze i będę oglądał swój film z wczoraj, bo mogę. Ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że jest konkurs na 500 subów, więc musicie subskrybować i klikajcie ten dzwoneczek i wbijajcie na naszą grupkę na Facebooku i w ogóle wszystkie takie inne rzeczy, które się robi normalnie, to róbcie właśnie. Zjedzcie coś na przykład. No to jazda. Działa. Znowu te śmieszne światełka, ale chyba tak już zostanę przy tym, w sensie czytanie komentarzy będzie wymagało ode mnie ustawienia tego oświetlenia. No jest to całkiem spoko, takie ustawianie tego oświetlenia mi się na przykład podoba. Fajnie, że można robić takie rzeczy w ogóle, jest spoko. Ale to nie problem, bo nie jest to trudne. To prawda, no nie jest to trudne, jakby nie wymaga to ode mnie dużo pracy. Ale jest całkiem satysfakcjonujące. Poprzedni odcinek się nawet jakoś tak całkiem przyjął. I no, ja i tak planowałem kontynuować robienie takich rzeczy. No to prawda, całkiem spoko się przyjął. No tak, na obecną chwilę ma 116 wyświetleń. Tak mówi moje YouTube studio. Takich rzeczy, bo jest to jakiś tam leniwy content na zapchanie kanału. Więc skoro od... To było całkiem śmieszne, mi się podobało. Rozbawił mnie ten dowcip, będę robił takich więcej. Dla mnie to nie wymaga jakoś dużo zaangażowania, to czemu miałbym tego nie robić? Jak zawsze audio i wideo najlepszej jakości. Zobaczmy, co tam w internetach gości. Ach, ale rym, o kurczę. No, starałem się jakby tutaj improwizować i chyba wyszło. Oświetlenie jak na kwasie. No, cóż, to... A co do w ogóle tego, że te komentarze, w sensie te jakby wycinki są w takiej słabej jakości, no to jakby jest to robione celowo, gdyby ktoś się zastanawiał, czy na przykład nie mogłem ich wstawić w lepszej jakości. No mogłem, oczywiście, jakby wszystko to mogło być w lepszej jakości, ale nie o to w tym chodzi. Pod ostatnim odcinkiem z czytania komentarzy, takie już będzie, co zrobić? Mi się podoba? Wam się nie musi podobać. Chyba, że akurat wam się podoba. No to wtedy... To dobrze, cieszę się. Duże H. Właśnie, podoba wam się czy nie? Bo tak zdania są podzielone raczej. I dużo M później. Nie chcę mi się ich liczyć. Interesting. No, tak. Taka ciekawostka. Naprawdę ich nie policzyłem i teraz też mi się tego nie chciało robić. Jak najbardziej. Interesting. Zgadzam się. Tak. O, teraz będzie coś dłuższego. Jestem za komentowaniem twoich filmów. Dobrze się bawię, kiedy wchodzę w interakcję z nagrywającym. Możemy tam, wiesz, Filip, wejść w jakąś interakcję, jak bardzo potrzebujesz. Także nie ma problemu. Jak ci mija życie w tych... Swoją drogą, ta muzyczka, która leci w tle, to jest całkiem ciekawy utwór. Bardzo polecam. Jeśli na przykład nie macie nic lepszego do roboty, to sobie weźcie i posłuchajcie. W trudnych i ciężkich czasach, my friend. No, jak widać, siedzę tutaj. Jest sens, czy go nie ma? No właśnie. Nie ma. Jest motor. No, jak ktoś oglądał Motura, to będzie wiedział, o co chodzi. A jak ktoś nie oglądał, to niech obejrzy. Ja na przykład oglądałem, jakby się ktoś zastanawiał. Obejrzycie sobie taki polski film. Bluba. Jeszcze raz, bo się poplułem. No tam naprawdę się poplułem, po prostu chciałem coś powiedzieć i mi się nie udało. No i dlatego trzeba było powtórzyć, zrobić to, jak to się mówi, dubla. Zrób serię o degustowaniu majonezów z polskich półek. Można jak najbardziej. Jeszcze nie wiem, dlaczego miałaby być to seria i jak dużo tych majonezów. No i nadal się nie dowiedziałem, jakby chciałbym uzyskać odpowiedź, dlaczego to miałaby być seria o degustowaniu majonezów z polskich półek. W sensie, że co w każdym odcinku bierzemy inny majonez i go testujemy i sprawdzamy na przykład, z czym się dobrze komponuje. I to jest całkiem dobry pomysł na content w sumie, tak jak teraz się nad tym zastanowiłem. Można z tego coś zrobić sensownego. Majonez miałby się pojawić, ale może kiedyś coś takiego uda się zrobić. Zobaczymy. Nie ma żadnych komentarzy. No cóż. Przykro mi. Mi również jest przykro. Zrobiłem coś ze swoim życiem. Napisałem komentarz. Co dalej? Instrukcje niejasne. Cóż, życie nie kończy się napisaniu o komentarzy. A mogłoby. Mogłoby to rozwiązać wiele problemów. Pierwszy.
Mieszko pierwszy. No spoko. No, spoko. A w ogóle tam w tle, po mojej lewej stronie, to stoi sobie taka szafka. Jak tam widzicie, i tam na tej szafce są na przykład płyty CD zamieszczone. Taka ciekawostka. Spoko, też tak uważam. Całkiem okej. Optymalnie, akceptowalnie. Haha, ale stare XD. No tak, ktoś tu odkopał film Spaghetti Biedoniezę. Sprzed 3 lat chyba? Właściwie to już sprzed 4. Niedługo będzie sprzed 5. To było dawno temu. Chyba, jak nie lepiej. Ale gratuluję, gratuluję. Proszę bardzo, oto jest zło. O, to było takie śmieszne. Może się sobie, nie wiem, na czym pan grał, że takie trudności były. A martwi mnie, że ktoś napisał pan. Na boisku. Nadal mnie to martwi, jakby ktoś się zastanawiał. Do koszykówki grałem. Ale to było akurat nieśmieszne. Nie wiedziałem, co powiedzieć, więc stwierdziłem, że powiem jakiś nieśmieszny żart. Żeby po prostu jakby wypełnić ten czas antenowy. Kangurek KO2 również będzie przechodzony. Będzie. Miejmy nadzieję. Planuję. Ale nie wiem jeszcze. Ale chciałbym. No. No, fajne, fajne. To fajnie. Fajnie, że fajnie. Super. Ekstra. Wyobrażam sobie to, jak puszczę na karaoke na twierdzy XD. No, dobrze, dobrze. Dobrze jest sobie wyobrażać rzeczy, a potem je realizować. Także... Swoją drogą na przykład, jak tak teraz na to patrzę, to pierwszy jestem do góry nogami, a po drugie uświadomiłem sobie, że ta czapka kosztowała 35 zł. Gdyby ktoś się na przykład zastanawiał, ile takie rzeczy kosztują, to nie jest to jakby droga zabawa. Powodzenia. O, teraz znowu będzie coś długiego. Jeden. No to jest akurat nudne jakby, ale wstawiłem to, bo uważałem, że może być to zabawne dla niektórych osób, więc pozwolę sobie przewinąć teraz. Ja tą piosenkę słucham nie dla beki, tylko na co dzień, bo wpadła mi w ucho XD. Okej, fajnie, no i... A to było a propos mojego Hot 16 Challenge, które odbyło się i nie musimy o nim więcej rozmawiać. Aczkolwiek jakby ja też lubię sobie czasem gdzieś tam zanucić tą melodię, bo jest ładna, podoba mi się i jestem z siebie dumny, że udało mi się napisać coś takiego. Jakby, może powinienem założyć Spotify'a w takim razie. Ja chcę poznać twoją kuchnię, /D. No cóż, zapraszam, można, jest, można podotykać, pooglądać blaty, szafki. To nie jest lasek Romana za księżymi domkami? Nie. Tak naprawdę to jest, ale uznałem, że to będzie śmieszne, jak powiem, że nie jest. No właśnie się zastanawiam nad życiem swoim. O, widzicie, tutaj na przykład mamy taką ikonkę czerwoną na środku, tego tam przy jakby nazwie użytkownika. To oznacza, że ten człowiek na przykład subskrybuje. I wiecie, co to oznacza? To oznacza, że tak się powinno robić właśnie. Jest to istotne. Macie subskrybować ten kanał, rozumiecie? To jest najważniejsza rzecz w waszym życiu do zrobienia teraz. 500 subskrypcji. Zostało już niedużo, co prawda, ale... Nadal jakby czas oczekiwania jest i powoli się zmniejsza, a jakby rzeczy na konkurs kiedyś trzeba wziąć i wylosować. Potrwa to pewnie jeszcze trochę czasu, ale myślę, że jest tego warte. No dobrze, można, warto, dobrze, tak, czasem trzeba, ale czasem nie trzeba, czasem to nie ma sensu. To akurat prawda, no czasem trzeba, czasem nie trzeba. Jak to w życiu? To jest naprawdę bardzo ładne. Znak większości. O, widzicie? I tutaj na przykład użytkownik Jędrzej Bąk również jest subskrybentem tego kanału. Bierzcie z niego przykład. Jest to dosyć ważna rzecz. Jakby tak należy żyć. Jest zgodne, to jest sprawiedliwe. Czy tam mniejszości? Nie wiem, w którą stronę to działa. I trójka. Dobrze, fajnie. Dziękuję, doceniam. Spoko. Emoji gitary, emoji nutki, emoji taki... Ten kciuk i takie o. No okej, spoko. Smacznego. / i zamknięcie nawiasu. Dziękuję. Jeśli nie musicie, to jakby nie wyszukujcie z imienia i nazwiska wszystkich ludzi, których komentarze się tutaj pojawiają w tych filmach. Jakby nie jest to konieczne. Ja na przykład nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Nigdy w życiu. Nie żartuję. Wzajemnie. Bardzo super film. Pozdrawiam pana Jankosia.
Przekażę. Przekazałem, żeby nie było. Ciekawy materiał. Dwukropek i zamknięcie nawiasu. No. Ciekawie, zdecydowanie. Ja również jestem zawsze zafascynowany swoimi materiałami. Tak naprawdę to niekoniecznie. Nie zawsze, ale raczej zazwyczaj tak. Staram się przynajmniej. Ile nastawić piekarnik? Najlepiej na jakieś 20 minut. Hashtag mnie bawi. Mnie również. Gdyby tak nie było, to bym tego nie robił. I to akurat prawda. Jest to dosyć istotna rzecz, żeby jakby czerpać też jakąś pewną przyjemność z tego już gadania do obiektywu. I tym oto pozytywnym akcentem, pozytywnym komentarzem możemy się z Państwem pożegnać. Tak, możemy się z Państwem pożegnać, ja się mogę z Państwem pożegnać, ja też się mogę z Państwem pożegnać. Także żegnamy się z Państwem. Żegnam się z Państwem ja. I Wy też chyba się tam ze mną żegnacie. Tak jakby. Nie wiem co tam robicie w ogóle. No właśnie. Chyba wolę jednak nie wiedzieć co tam robicie, bo jak sobie tak o tym potem pomyślałem, jak już to wstawiłem i zdałem sobie sprawę z tego, że ludzie mogą jednak pisać w komentarzach rzeczy, które robią podczas oglądania, to stwierdziłem, że chyba nie jest to jednak warte. Nie piszcie mi co robicie. Lepiej nie. Docencie swoją prywatność po prostu. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i tak dalej.